Jest to dom sąsiedzki, który został zainicjowany dzięki współpracy z parafią świętej Jadwigi i księdzem proboszczem Adrianem Putem, grupą Aliwio Spółdzielnią Socjalną i Fundacją Rondo. I to jest wspólna przestrzeń, gdzie chcemy robić dobre rzeczy i takie rzeczy już w tej chwili tu się dzieją. To, co w tej chwili tu uruchomiliśmy, to wsparcie dla Ukrainy, zajęcia językowe, wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, ale również wsparcie dla wolontariuszy, którzy tutaj pomagają. Te piękne pomieszczenia zostały wyremontowane przez osoby bezdomne pozostające pod opieką Fundacji Rondo. To oni tu zostawili swoje serce, zdali tutaj naprawdę wiele, wiele wysiłku. Dzięki temu pomieszczenia ładne, ciekawe od miasta uzyskały zupełnie nowy blask. Planujemy prowadzić tutaj warsztaty z programu Opieka Wytchnieniowa dla seniorów i osób niepełnosprawnych. To są warsztaty poświęcone przede wszystkim ludziom, którzy potrzebują takiej pomocy i wsparciem opiekunów. W tym momencie zawiesiliśmy na razie nasze działania ze względu na to, że inna grupa potrzebuje naszego wsparcia, aczkolwiek oczekujemy na wyniki z konkursu opieki wytchnieniowej i wtedy będziemy zbierać grupę. Mam nadzieję, że będzie to 20-osobowa grupa. A jak będziemy robić inaczej, to musimy dobrze wycenić naszych pracowników.